Panie i panowie, witamy w rewanżowym spotkaniu finałowym wirtualny Puchar Polskiego Żużla i mecz Wilków Krosno z Unią Tarnów. Pierwsze spotkanie w Tarnowie dla Unii 27-21 i Tarnowianie będą bronić tej sześciopunktowej zaliczki. Przemysław Konieczny w żółtym, Damian Druszcz w czerwonym, Dawid Rępała we białym i Kamil Wieczorek w niebieskim, to obsada i ustawienie pól w pierwszym wyścigu. No i pytanie, jak to wszystko będzie wyglądać od samego początku, bo emocje gwarantowane w tych ośmiu wyścigach rewanżowego spotkania finałowego. Za chwilę ruszą Krosno czy Tarnów. Taśma poszła w górę. Kto najlepiej? Znakomicie. Druszcz, on jest pierwszy, ale Wieczorek z czwartego pola nie załapał się. Jest daleko z tyłu, ale już przechodzi na trzecie miejsce. 4-2 zatem dla krośnieńskich Wilków. Chociaż Druszcz musi uważać na ataki Rępały. Jednak na prowadzeniu. Rępała drugi, Wieczorek trzeci. Wieczorek jeszcze chyba nie powiedział ostatniego słowa, a z tyłu Przemysław Konieczny. 4-2 zatem dla Wilków. A już teraz 5-1. Chociaż tylko przez moment wydawało się, że Wieczorek będzie na drugiej pozycji. Fantastyczna rywalizacja. Wszyscy znów się ściśnięci w kupie, jak w jakimś garnku. Proszę, teraz na czele Rępała, ależ wyścig znów mamy na początek. Trójka zawodników walczy piekielnie o pierwsze miejsce. Kto? Rępała, obok niego kąsający go krośnianie. Jest już Wieczorek na pierwszym miejscu. Druszcz spadł na trzecią pozycję, ale kto wie, czy nie będzie drugi, bo to są ostatnie metry tego wyścigu. Fantastyczna rywalizacja, ale 4-2. Jednak dla gospodarzy, ale działo się znów w tym wyścigu. 3 punkty dla Wieczorka, 2 dla Rępały. Druszcz z jednym punktem, Konieczny bez punktu. 4-2 dla Wilków Krosno po pierwszym wyścigu. A to już drugi wyścig dnia. Druszcz w czerwonym, żółtym, Rępała w niebieskim, Kamil Wieczorek i w białym Przemysław Konieczny. Druga gonitwa finałowego, rewanżowego starcia między Krosnem a Tarnowem. Jak to wszystko będzie wyglądało? Każdy wyścig tutaj na wagę złota, na wagę zwycięstwa. Za chwilę taśma pójdzie w górę, sędzia trzyma bardzo długo i bardzo mocno. I czyżby dotknięcie taśmy? Tak! Dotknął taśmy, Kamil Wieczorek jest wykluczony. Olbrzymie nerwy, olbrzymia odpowiedzialność. No i można powiedzieć, że punktowa strata, bo Wieczorek pewnie był tu zainteresowany kolejną trójką. Strata. Damian Druszcz musi radzić sobie w pojedynkę w tej powtórce trzyosobowej. On osamotniony, jak taki palec w czerwonym kasku, będzie walczył z koalicją ekipy tarnowskiej, czyli Dawidem Rępałą i Przemysławem Koniecznym. Konieczny na czwartym, Rępała na drugim polu startowym, Druszcz na pierwszym. Przypomnę, Wieczorek wykluczony za dotknięcie taśmy. Jak to wszystko będzie wyglądać? Taśma poszła w górę i kto? Druszcz znakomicie tuż po starcie utrzymuje to pierwsze miejsce, chociaż Rępała bliziutko. Sukcesem pewnie będzie remis dla gospodarzy, skoro Druszcz jedzie tutaj osamotniony i prowadzi po pierwszym okrążeniu, ale ma za sobą Tarnowian, chociaż wydaje się, że jedzie optymalnym torem jazdy i jak nie popełni błędu, to tutaj Jaskółki z Tarnowa nie będą w stanie mu wydrzeć zwycięstwa po dwóch okrążeniach, zatem remis, czerwona sylwetka, czyli Damian Druszcz, chociaż teraz za daleko chyba odjechał od krawężnika, już bliziutko jego był Przemysław Konieczny, blisko teraz po zewnętrznej i ścina do krawężnika. Druszcz jednak utrzymuje pierwsze miejsce, ale pytanie, czy tak będzie do końca? Nie, bo już jest wyprzedzony przez jednego i drugiego zawodnika Tarnowskiej Unii. Wprawdzie teraz odpiera atak Damian Druszcz, Rępała, ale Rępała znów na drugiej pozycji. Czyżby 5-1? Tak, 5-1 dla Tarnowian. A więc jednak nie utrzymał Druszcz pierwszego miejsca. Jeden punkt tylko tego zawodnika. 3 dla Koniecznego, 2 dla Rępały i Tarnowianie obejmują dwupunktowe prowadzenie. 5-1 w drugim wyścigu i 7-5. Trzeci wyścig dnia przed nami. Dawid Rępała w żółtym, Kamil Wieczorek w czerwonym, Przemysław Konieczny w białym i Damian Druszcz w niebieskim. 2 punkty straty w tym meczu. Krośnian do Tarnowian, a przecież jeszcze sześciopunktowa zaliczka z pierwszego spotkania w Tarnowie. Tu już muszą brać się Wilki z Krosna za odrabianie strat, bo czym bliżej końca rywalizacji, tym Tarnowianie będą mieli więcej atutów. Ruszyli też na burzę w górę. To najlepiej Wieczorek. Tym razem on, no nie powiem, że spokojnie, ale będzie miał to pierwsze miejsce przy wyjściu z pierwszego łuku. Tak jest. Wieczorek na prowadzeniu, ale jego partner z drużyny Damian Druszcz zaspał niestety na starcie. Niestety oczywiście dla gospodarzy i remis, bo Rępała i Konieczny na dwóch kolejnych miejscach. Druszcz daleko, daleko z tyłu. Traci już bardzo, bardzo dużo. Wieczorek, no ta przewaga nie jest nie wiadomo jak duża. Musi cały czas uważać, musi cały czas się oglądać, gdzie są jego rywale. Aczkolwiek wydaje się, że oni spokojnie raczej dbają i pielęgnują ten remis, który będzie ich pewnie przybliżał do
mistrzostwa do złotego medalu w całej rywalizacji. Jeszcze jedno okrążenie, raczej bieg bez historii. Wieczorek spokojnie na pierwszym miejscu, za nim Dawid Rępała, konieczny trzeci, a Druszcz, tak jak wspominałem, daleko, daleko z tyłu. No i ostatnie metry, które niczego już tutaj nam nie zmienią. Wieczorek z trójeczką, 2 punkty dla Rępały, 1 punkt dla koniecznego, a Druszcz bez punktu, 3-3, ale po 3 wyścigach wciąż na czele goście, prowadzą 10-8. To jest 4. wyścig dnia finałowego, rewanżowego starcia między Wilkami Krosno a Unią Tarnów. Kamil Wieczorek w czerwonym, Przemysław Konieczny w żółtym, Damian Druszczy w niebieskim i Dawid Rępała w kasku białym. I pytanie, czy tutaj krośnianie będą odrabiać straty, czy tarnowianie będą cieszyć się z tych remisowych potyczek. To jest właściwie chyba najważniejsze. Zobaczmy, ruszyli Wieczorek najlepiej ze startu. On będzie pierwszy, gdzie jest jego partner z drużyny Druszcz. Druszcz jest drugi, 5-1 dla gospodarzy. No i pytanie, czy to tak się utrzyma. Konieczny i Rępała bliziutko. Dwójki zawodników z Krosna już przedzieleni zostali, ale tylko na moment, bo wciąż 5-1. Wieczorek nie patrzy na kolegę, jedzie na pierwszym miejscu, a kolega na trzecim. Druszczy męczy się, musi uważać na ataki rywali. Nożyce klasyczne, bo już został wyprzedzony przez Rępałę. Konieczny także był przez moment na trzecim miejscu, ale ostatecznie Druszcz na trzeciej pozycji. 4-2 zatem dla gospodarzy w dalszym ciągu. Wieczorek spokojnie i pewnie na pierwszej pozycji, a Druszcz znów traci trzecią lokatę, ale znów ją odzyskuje. Fantastyczna rywalizacja o ten punkcik, niezwykle istotny, niezwykle ważny, i zobaczymy, bo znów traci Druszcz tą trzecią pozycję, ależ walka z Koniecznym nieprawdopodobna. Ostatecznie jednak Druszcz broni się i utrzymuje trzecie miejsce. Wieczorek 3, Rępała 2, 1 punkt dla Druszcza, a bez punktu Konieczny. 4-2, 12 do 12 po 4 wyścigach. 5. wyścig dnia od krawężnika, w żółtym Konieczny, w czerwonym Wieczorek, w białym Rępała i w niebieskim Druszcz. Remis 12-12, ale przypomnę o tej 6-punktowej zaliczce Wilków Krosno z pierwszego spotkania. Oczywiście 6-punktowa zaliczka Unitarnów. No i teraz pytanie, czy są w stanie już w tym 5. wyścigu gospodarze odrabiać straty. Za chwilę ruszą, to najlepszy Wieczorek, chyba on, nie, na łokcie z Koniecznym. Konieczny pierwszy, Wieczorek za nim, trzeci Rępała, 4-2 zatem dla tarnowskich jaskółek. To jest dla nich rewelacyjna sytuacja, biorąc pod uwagę dwumecz tej finałowej rywalizacji. Konieczny, ale Wieczorek już chodzi mu pod lewy łokieć. Wieczorek na prowadzeniu. Wieczorek minimalnie z przodu, chociaż Konieczny cały czas bliziutko. Wieczorek trochę szerzej, a Konieczny przy krawężniku, ale teraz jednak Wieczorek uzyskuje atut w postaci prowadzenia, i to już pewnego. Ale zanim dwójka tarnowskich jaskółek, czyli Konieczny i Rępała, Druszcz na ostatniej pozycji bez punktów Damiana Drożdża. Nie będzie tutaj mistrzostwa dla Wilków Krosno, na pewno jeszcze jedno okrążenie, bo te remisy, tak jak wspominałem, przybliżają ekipę Tarnowskiej Unii do zwycięstwa w całej rywalizacji mistrzowskiej. Nic się już tutaj nie zmieni w tym 5. wyścigu. Wieczorek zdobywa 3 punkty, Konieczny 2, Rępała 1, Damian Drożdż bez punktu, 3-3 po 5 wyścigach, 15-15. To jest 6. wyścig dnia od krawężnika, w czerwonym Wieczorek, w żółtym Rępała, w niebieskim Druszcz i w białym Konieczny. Przypomnę, 15-15 w rewanżowym meczu finałowym, ale 6 punktów przewagi Tarnowskiej Unii z pierwszego spotkania. Tarnowianie, no blisko, powiedziałbym nawet, że bardzo blisko tego, aby zdobyć mistrzostwo, ale jeszcze nie przesądzajmy, jeszcze tutaj sporo się może dziać, jeszcze tutaj może być sporo tych emocjonujących przetasowań. Ruszyli taśma w górę, Wieczorek znakomicie, on najlepiej, on jest pierwszy, za nim jak smuga cienia jednak Rępała, Druszcz trzeci, a Rępała wyprzedza teraz Wieczorka, ale tylko na moment. Wieczorek chyba czekał na kolegę z drużyny i został wypchnięty gdzieś tam daleko na ostatnie miejsce. 4-2 prowadzą Tarnowianie. O, Wieczorek jak jakiś wściekły dzik już w pogoni za Rępałą, chociaż tak jak wspominałem, remis tutaj niewiele da gospodarzom. Rępała wykorzystał to całe zamieszanie, on na pierwszym miejscu, Wieczorek drugi, teraz Konieczny przeszedł na trzecie miejsce przed Drużdża i 4-2 dla Tarnowian. Pachnie mi tutaj złotym medalem dla ekipy tarnowskich jaskółek, chociaż jeszcze Wieczorek tutaj w tym 6. wyścigu próbuje dogonić Rępałę. Ma jeszcze jedno okrążenie, jest szybki, teraz po zewnętrznej chyba i ścinka nożyce do krawężnika, jednak odczytał ten atak Rępała Wieczorka. Ostatnie metry, teraz chyba jednak nie da rady na łokcie. Ostatnie metry, fantastycznie, i jednak Wieczorek na pierwszym miejscu, 3 punkty dla tego zawodnika, 2 dla Rępały, Konieczny z 1 punktem, Druszcz bez punktu, 3-3, ale Tarnowianie bardzo blisko mistrzostwa, po 6 biegach, 18-18.
Przypomnę sytuację po 18. Jeżeli teraz Tarnowianie zremisują, to mają już złoty medal w kieszeni. Dawid Rępała w żółtym, Damian Drusz w czerwonym, Przemysław Konieczny w białym i Kamil Wieczorek w niebieskim. 6 punktów przewagi mają Tarnowianie z pierwszego finałowego starcia, a tu po 6 wyścigach jest remis 18-18. I no, co tutaj dużo mówić. Muszą się krośnieńskie wilki wspiąć na wyżyny, jeżeli chcą zdobyć złoty medal naszej rywalizacji. Ruszyli, kto najlepszy? Czyżby Drusz? On tak, na pierwszym miejscu, ale tylko przez moment. Tarnowianie na dwóch pierwszych miejscach, Wieczorek daleko z tyłu. Drusz walczy, ale ekipa Tarnowskiej Unii czyżby już po tym siódmym wyścigu miała się cieszyć z sukcesu w postaci zwycięstwa w całym finale. Konieczny na pierwszym miejscu, wprawdzie Drusz teraz przeszedł na drugą pozycję. Rępała jest trzeci, Wieczorek czwarty, ale to jest 4-2 dla Unii Tarnów. Czyżby już szampany gdzieś się tam w parkingu się mroziły i szykowane były do otwarcia. Wprawdzie teraz Wieczorek wyprzedza Tarnowianina, wyprzedza Rępałę, ale to jest cały czas nic. Rępała odpiera atak Wieczorka, 4-2 znów dla ekipy Unii. Jeszcze jedno okrążenie, będą się za chwilę Tarnowianie cieszyć, bo Konieczny nie popełni tutaj błędu. Konieczny za chwilę triumfalnie wjedzie na pierwszym miejscu i ten remis gwarantuje Unii Tarnów mistrzostwo. A więc Konieczny 3 punkty, Druszczy 2, Wieczorek 1, Rępała 0, 3-3, 21-21 przed ostatnim wyścigiem, a to oznacza jedno, Tarnowianie już teraz mogą fetować sukces. Oni są już mistrzami, oni mają złoty medal, bez względu na losy ostatniej rywalizacji, która właśnie teraz przed nami. To jest już radość, to jest już piękna sprawa dla tarnowskich jaskółeczek. Drusz w czerwonym, w żółtym Koniecznym, w niebieskim Wieczorek i w białym Rępała, obsada ósmego, ostatniego wyścigu rewanżowego, finałowego starcia. Ale tu już jest sytuacja, mówiąc kolokwialnie, pozamiatana. Tu już jest wszystko jasne. Ruszyli, popatrzmy, bo tu jeszcze będą pewnie emocje. Drusz i Wieczorek tak na otarcie łez, chyba Wieczorek na pierwszej pozycji. Znakomicie, on tutaj już prowadzi swój motocykl, zanim jest Konieczny. 4-2 zatem dla ekipy Wilków. Wieczorek spokojnie na pierwszym miejscu, Drusz jeszcze walczy z Koniecznym, fantastyczna walka. Rępała gdzieś tam daleko z tyłu, 4-2 zatem dla krośnieńskich Wilków, 4-2 dla gospodarzy. Wieczorek jeszcze ma dwa okrążenia, ale już chyba sobie nie da wydrzeć zwycięstwa. A o trzecie miejsce fantastycznie walczą Rępała i Drusz. Teraz Rępała odepnięty przez Drużdża. Będzie zatem zwycięstwo gospodarzy, ale tak jak wspominałem, na otarcie łez pewnie, bo tu już się nic, jeśli chodzi o cały kontekst finału, nie może zmienić. Już na luzie właściwie można powiedzieć, jedni i drudzy, upadł tam chyba Dawid Rępała, teraz na ostatnich metrach Wieczorek. 3 punkty dla niego, 2 dla Koniecznego, 1 punkt Damian Drusz, 4-2 i 25-23. To jest ostateczny wynik tego rewanżowego, finałowego starcia. Ale przypomnę, w pierwszym meczu Unia Tarnów wygrała 27-21 na swoim torze. Dziś Wilki wprawdzie wygrywają, ale tylko różnicą 2 punktów, 25-23. A to oznacza jedno, złoty medal i zwycięstwo w wirtualnym pucharze polskiego żużla dla Unii Tarnów. Srebro, wicemistrzostwo dla Wilków Krosno, ależ ten finał był obfity w emocje. Nieprawdopodobne. Pozdrawiam, Maciej Noskowicz. Trzymajcie się.